tym samochodzie będzie sprzęt do usuwania wiatrołomów, do usuwania lokalnych podtopień. Ten samochód jest potrzebny. To jest taki samochód operacyjny tutaj na miejscu, a więc do przewozu osób, do przewozu sprzętu. Jest to samochód lekki, do przewożenia pontonu, który jest w posiadaniu OSP. To jest pojazd typowo terenowy. Napęd ma na 4 koła, ma wyciągarkę i jeszcze ma możliwość zaczepienia przyczepy wraz z łodzią ratowniczą. Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej o zakup tego samochodu wpłynął na początku roku i wówczas Rada Powiatu podjęła decyzję, że dofinansuje zakup tego samochodu. Bierzemy udział nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także bierzemy udział w usuwaniu klęsk żywiołowych, w tak zwanych miejscowych zagrożeniach. Koszt tego przedsięwzięcia jest w montażu finansowym. 50 na 50, 30 tysięcy dało Starostwo Wejherowie i 30 tysięcy dał Rada Miasta Wejherowa z panem prezydentem. Przyczepka kosztowała około 3 tysięcy złotych. Jest to na pewno bardzo dobrze uzupełniający nabytek dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Z samych zdarzeń w tym roku jest około 60. Do podtopień, bardzo często nas wzywają właśnie do podtopień, do zalań ulic, piwnic. I na pewno ten samochód nam się przyda.